Łukasz Grudysz, genialny fotograf, będzie w październiku w Ślimaczku, znacie wszyscy pewnie Ślimaczka, miał wystawę swoją zdjęć z Karpat. Polecam gorąco, polecam, więc naprawdę jednym z tych niezwykłych fotografów, wydaje się, że w dobie fotografii cyfrowej to każdemu się uda zrobić dobre zdjęcie, prawda? Otóż Łukasz ma ten niezwykły dar od Pana Boga, że oprócz tego, że widzi świat kadrami, to każde jego zdjęcie opowiada historię. To jest nieprawdopodobne. Nie wiem, czy trzech takich fotografów spotkałem w życiu, a kilku znakomitych znam. Polecam gorąco. W każdym razie, polecam gorąco. Rozmawiałem kiedyś z Łukaszem na temat, gdzie jest ten wspólny mianownik naszej miłości do gór, do Karpat. On też jest zakochany w Karpatach. On raczej na Ukrainę jeździ. No i długo żeśmy się zastanawiali, tak, bo nie połoniny, nie turystyka, bo to wszystko się jakoś... Otóż doszliśmy po dłuższym czasie do wniosku, że tym wspólnym mianownikiem jest błoto. Otóż w tych górach człowiek się bardzo szybko przekonuje, że błoto jest zupełnie osobnym żywiołem i jak z każdym żywiołem należy się nauczyć żyć. I poniekąd o tym jest ta piosenka. Kap, kap. Kap, kap. Kap. Gdy w górach deszcz przemoczy wszystkie teksty już, to wtedy wolimy się dzielić słowami na pół. Gdy w górach deszcz, las jak łóżko sennych chmur, to wtedy najpiękniej rozmawiać gestami z dobrych snów. Gdy w górach deszcz, w górach deszcz, kap, kap, kap. Gdy w górach deszcz siąpić przestaje, wstaje mgła i nutki zmęczone jak jesień, co górami szła. Gdy w górach deszcz, na burmuszone ptaki śpią, a myśli rozpięte na sznurkach przy ogniu schną. Deszcz, kap, kap. Gdy w górach deszcz, kap, kap, kap. Gdy w górach deszcz i błoto łasi się do nóg, cicho, jest pusto, na pewno wrócimy tu znów. W górach deszcz, kap, kap.
górach deszcz. Kap, kap. Chodź w górach deszcz. Kap, kap, kap. Kap, kap. Kiedy tak się